Wpadł mi do głowy taki pomysł, aby nagrać wideo, taką przypominajkę dla wszystkich tych, którzy medytowali, ale z jakiegoś powodu przestali medytować i chcą wrócić do praktyki. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to jest normalne, że zaczynasz praktykę medytacji, ale z jakiegoś powodu przestajesz medytować. Może jest to dla ciebie za trudne, może zderzyłeś się ze ścianą myśli, uczuć i emocji i nie jesteś w stanie wysiedzieć sam ze sobą, nie jesteś w stanie przebrnąć przez zawartość swojego umysłu, a może jesteś już zaawansowany, medytujesz od dłuższego czasu i pewnego dnia stwierdziłeś, nie potrzebujesz medytacji i przestałeś medytować. Ja jestem taką osobą, która medytuje od około 8 lat. W trakcie pandemii przestałem medytować z wielu powodów. Przede wszystkim potrzebowałem zająć się swoim codziennym życiem, takim przyziemnym. I bardzo szybko zderzyłem się z takim poczuciem, że ja nie potrafię żyć bez medytacji. Nie umiem żyć bez medytacji. Nawet gdy nie medytuję, gdy nie siedzę sam ze sobą w ciszy, w wydzielonym fragmencie mojego mieszkania i nie zagłębiam się w pustość świadomości przez określony czas, to i tak ciągle towarzyszy mi obecność tego, co jest tu i teraz. Ciągle towarzyszy mi świadomość zawartości mojego umysłu. Ciągle widzę, jak mój umysł, który jest mną, który jest tutaj, projektuje na świat zewnętrzny swoje myśli, przekonania, koncepcje, wizje. I ja to cały czas widzę. Ja to cały czas obserwuję. I nie ma znaczenia, czy siedzę sam ze sobą w ciszy przez wydzielony odcinek czasu i to obserwuję, czy żyję na co dzień i patrzę na to, co się we mnie dzieje, co robi mój umysł. Ja to cały czas widzę. Tylko dzięki tej praktyce, jaką nabyłem przez długie lata, ta świadomość tego, co się dzieje w moim wnętrzu, wzrosła do takiego poziomu, że ja nie jestem w stanie uniknąć tego, co widzę. Nie jestem w stanie tego zakopać. I nie umiem oszukiwać sam siebie. Po prostu ta świadomość tego zalążka każdej jednej myśli w mojej głowie jest tak dobitnie widoczna, że nie mam gdzie się schować. Nagrywam to wideo, bo myślę, że wiele osób jest w takim miejscu, bo mało jest kanałów na YouTubie poświęconym zaawansowanej praktyce medytacji. Większość treści skupia się na takim powierzchownym głaskaniu swojego własnego ego, żeby nie szczekało, żeby nie pierdziało, żeby nie było negatywne. Ale mało jest treści na temat tego, co się dzieje z człowiekiem po 10 latach na drodze rozwoju duchowego. My widzimy mistrzów, my widzimy nauczycieli duchowych, widzimy tych najlepszych z najlepszych, wybitnych ludzi, którzy naprawdę osiągnęli wiele na ścieżce duchowej, ale nie widzimy tego, co dzieje się w ich życiu. Nie widzimy tego, co dzieje się w ich umysłach. Nie widzimy tego, co dzieje się za parawanem, tego, co się dzieje w ich życiu, gdy schodzą ze sceny. Między innymi to jest powód, dlaczego nagrywam projekt Find Yourself, bo chcę, żebyście byli świadomi tego. Ale powrócę do początku tego nagrania. Ono będzie dłuższe, ale będzie głębokie.
Jeżeli nie masz czasu na takie głębokie wideo, to wróć do niego, gdy ten czas znajdziesz. Bo tutaj będą naprawdę zaawansowane treści. Jeżeli jesteś początkującym i zacząłeś praktykę medytacji, ale tak jak wspomniałem wcześniej, porzuciłeś ją, ponieważ nie jesteś w stanie przedrzeć się przez tą powierzchnię umysłu, to mam dla ciebie jedno rozwiązanie. Po prostu medytuj dalej. Staraj się medytować wtedy, gdy to czujesz. Jeżeli chcesz potraktować praktykę medytacji na poważnie, to się do niej zdyscyplinuj i postanów, że będziesz medytował. Bo to jest jedyne wyjście. Praktyka, dyscyplina i cierpliwość to jest jedyne wyjście, żeby przedrzeć się przez te powierzchowne warstwy umysłu. Jeżeli już będziesz miał swoją praktykę zbudowaną i będziesz medytował przez pół godziny, przez miesiąc, dwa, pół roku, rok i przedrzesz się przez ten chaos, bo to, co jest w umyśle, to jest chaos, to jest betoniarka, do której załadowano całą masę przekonań, całą masę bzdur. Tam są twoje traumy z dzieciństwa, twoje lęki. Podstawa twojego życia to jest lęk. To jest wszystko to, od czego uciekasz. To jest świadomość śmierci. To jest poczucie samotności, poczucie bycia porzuconym, poczucie bycia nie dość dobrym. Poczucie niepewności odnośnie do twojej przyszłości. Tam są wszystkie myśli, które powiedziała do ciebie twoja mama, twój tato, twój sąsiad, twoi przyjaciele, twoi wrogowie. Tam jest chmura informacji, którą twój umysł sobie przywłaszczył w trakcie twojej egzystencji. Wszystkie komentarze z YouTube'a, wszystkie filmiki, wszystkie książki, cała ich treść. To wszystko jest tam wymieszane razem z twoimi emocjami. Dlatego tak trudno jest na początku wysiedzieć samemu ze sobą. Szczególnie dzisiaj, gdy jesteśmy uzależnieni od technologii, jesteśmy uzależnieni od social mediów, jesteśmy uzależnieni od telefonów. Ale mam dla ciebie dobrą nowinę. Przez to da się przejść, przez to da się przebrnąć. Ja tam byłem, przechodziłem przez to. Wiele osób przez to przechodziło. Gdy już uda ci się przez to przebrnąć, gratulacje, jesteś średnio zaawansowany. Teraz masz do posprzątania jeszcze całe swoje życie dookoła siebie. Bo na początku pracuje się ze swoim umysłem, a potem widzimy to, jak ukształtowaliśmy nasze życie. Jak nasz umysł ukształtował nasze życie i chcemy je zmienić. Bo widzimy, że to, co robimy na co dzień, jak działamy, jest efektem ubocznym naszego myślenia. To jest też powód, dlaczego medytacja jest taka ważna, ponieważ nie zwracamy uwagi na to, że wiele naszych myśli nieświadomie odgrywamy w naszych działaniach. Łatwo jest porzucić medytację i powiedzieć, ona nie jest dla mnie. A potem te wszystkie toksyczne nawyki, te wszystkie toksyczne myśli, przywiązania będziemy odgrywać w życiu, w doświadczeniu, w tym jak będziemy się komunikować z ludźmi, jak będziemy się czuć w pracy. Ty to nazwij. Dlatego medytacja jest takim momentem, gdy możemy się zatrzymać, ściągnąć z nas nasze ciuchy i wrzucić do pralki i je wyprać. Nie wiem jak ty, ale ja wolę nosić takie świeże ciuchy. I na tym polega praca na poziomie średnio zaawansowanym. Zmieniamy nasze życie, zmieniamy nasze zachowania, zmieniamy nasze nawyki. I to nie jest kwestią tego, czy nazwiesz się osobą duchową, rozwiniętą, taką czy owaką. To jest twoja sprawa. Ale twoje działania, zachowania, to jak piszesz komentarze w internecie, to odzwierciedla ciebie. I trzeba nad tym też pracować.
gdy wejdziesz poziom wyżej i będziesz na poziomie zaawansowanym, gdy będziesz miał już doświadczenia mistyczne, doświadczenia duchowe, doświadczenia flow, gdy nie będziesz już miał lęku przed tymi doświadczeniami, gdy nie będziesz miał poczucia pomieszania i dziwności, gdy twój umysł nie będzie traktował medytacji jako dysocjacji, jako mechanizmu dysocjacji, nie będzie się dysocjował w trakcie medytacji, żeby uniknąć konfrontacji z negatywnymi myślami, emocjami i lękiem. Gdy dojrzejesz i przejdziesz przez chmury duchowego bypassingu, przejdziesz przez duchowy narcyzm, uważanie siebie za bycie, za osobę, która jest ponad wszystkim. Gratulacje. Moim zdaniem możesz się uznać za osobę zaawansowaną. I na tym poziomie może przyjść taka ochota, żeby porzucić praktykę medytacji. I szczerze, no, gratuluję, nie? Jakby to jest jakieś osiągnięcie w życiu. My trochę traktujemy duchowość for granted, nie? W dzieciństwie mieliśmy sprane mózgi religią. Ja tu mówię sprane, ponieważ kazano nam wierzyć w coś, czego my tak naprawdę nie rozumieliśmy, nie? Jeżeli ktoś z was jest religijny, to jakby ja nie mam z tym problemu, tylko wiadomo, że w dzieciństwie to mieliśmy prane mózgi. Jak ktoś dorasta i podejmuje taką decyzję, że chce być częścią jakiejś religii, no to w porządku. Mam nadzieję, że przynajmniej ją rozumiesz. Ale co innego, jak mamy wyprane mózgi. Tak, to jest jakieś osiągnięcie i na tym etapie często pojawia się brak zrozumienia, samotność, poczucie, że nie wiadomo, co zrobić ze sobą dalej, albo chęć napisania książki i bycia sławnym. Ale dalej, nadal trzeba coś robić ze swoim życiem. Możesz medytować dalej, aby doczyścić gdzieś tam umysł ze swojego cienia, żeby pogłębiać tą świadomość, żeby wyzbyć się lęku przed śmiercią. Myślę, że to jest taki absolutny wyznacznik tego, jak duży masz kontakt ze świadomością. I to naprawdę jest coś poważnego, nie? Jakby to, że czujesz lęk przed śmiercią, to nie znaczy, że nie jesteś duchową osobą albo że jest z tobą coś złego. Po prostu jest taki poziom świadomości, w którym nie czuje się lęku przed śmiercią. I to naprawdę daje poczucie ogromnej wolności. Mówię wam o tym, bo poniekąd czuję się, że jestem na takim etapie. I od jakiegoś czasu wróciła do mnie taka inspiracja, aby dzielić się tym, co czuję na kanale z powrotem, żeby wrócić do nagrywania filmów. To jest naprawdę błogie uczucie. Od jakiegoś czasu wróciłem do medytacji, ale nie widzę w tym żadnego znaczenia, nie widzę w tym żadnej różnicy. Po 10 minutach rozpływam się w błogości. I wiecie, dla mnie to jest, ja to biorę za podstawę mojego życia. To jest dla mnie coś, wiecie, to mi się znudziło. To jest tak, że jak masz dostęp do czegoś, co sprawia ci przyjemność i cały czas czerpiesz z tego przyjemność, to po jakimś czasie się tym nudzisz. Albo no nie wiesz, co z tym zrobić. To nie jest też powód, żeby ktokolwiek miałby mi w czymkolwiek zazdrościć, albo nie wiem, nie czujcie się też jacyś gorsi czy coś. Ja też tego nie mówię, żeby się chwalić, po prostu
całe życie tego pragnąłem. Całe życie chciałem być szczęśliwym człowiekiem i odnaleźć ten ostateczny stan świadomości. No jakby nie patrzeć, jest to pewien... Jest to pewne osiągnięcie, nie? Które mogę sobie przypisać, ale raczej chciałbym, żeby to stanowiło inspirację dla tych, którzy są na początku swojej drogi, może właśnie jesteście średnio zaawansowani, może jesteście zaawansowani. Chciałem powiedzieć, że nie jesteście sami i gdzieś tam w tym wszystkim jest sobie to poczucie bycia człowiekiem, który odgrywa swoją rolę. Ale jest cały czas to poczucie, że mogłoby być coś więcej, nie? To jest zabawne, bo nawet jak osiągniesz wszystko, to jak może być dalej poczucie, że jest coś więcej? I nie wiem, czy to jest rodzaj psychologicznego błędu, który ma na celu cały czas wywoływać w nas uczucie braku, czy jest to rodzaj jakości życia, wszechświata, świadomości, które chcą się cały czas rozwijać i rozszerzać. Wiecie, to jest temat, który jest totalnie niezbadany jeszcze. To nie jest tak, że duchowość ktoś sobie odkrył, napisał książkę i to już zostało odkryte w 100%, albo że powstała jedna, druga, siódma religia i ktoś to odkrył. Nie. Popatrzcie na to, co się teraz dzieje w nauce. Jak wysłali w kosmos teleskop. Ten nowy. Nie pamiętam, jak się nazywa. To nie był Hubble, to był ten. Jezu. Napiszę tutaj gdzieś. Tam cały czas są nowe rzeczy, które są do odkrycia. Jest ten rodzaj pogodzenia się ze wszystkim, rodzaj wewnętrznego spokoju, takiej ciszy, która jest tam gdzieś z tyłu głowy i rozlewa się na wszystko dookoła nas. Jest ten rodzaj totalnego zaspokojenia, uważnej koncentracji, która nie widzi w niczym problemu, tylko rozpoznaje jedność na to, co patrzy. Jest ten rodzaj błogiego rozpływania się we wnętrzu swojego ciała, które samo z siebie generuje taką ilość neuroprzekaźników i pozytywnych odczuć, że wątpię, że istnieje na tym świecie cokolwiek, co dałoby ci taką radość. Czy szczęście, czy błogość, czy cokolwiek. To jest naprawdę jak narkotyk. Ciało potrafi wytwarzać samo dla siebie narkotyki. Znaczy narkotyk to jest raczej rodzaj jakiegoś opium, który nas ogłupia za dużo, bo się uzależniamy i sięgamy po to coraz więcej. Tutaj jest taki rodzaj, nie wiem jak to nazwać, naprawdę, kończą mi się słowa, chemicznego samozadowalania się. Znowu używam słowa chemiczne i to brzmi tak pejoratywnie. Ale wiecie, jak się bierze LSD i LSD powoduje nadprodukcję serotoniny, to w medytacji też można sobie ją wyprodukować, nie? I co jest jakby lepsze, co jest gorsze, nie? Uważamy, że syntetyczne LSD jest złe, ale medytacja jest dobra, nie? Nie wiem. Nie wiem. Wiecie, to jest tak, jak ktoś by mnie siebie kiedyś zapytał, jak to jest odkryć, co to jest świadomość. To jest tak, jakbyś świadomość, oświecenie, cokolwiek. To jest tak, jakbyś naprawdę zrozumiał, co to znaczy nie wiedzieć. To jest taka totalna pustka w głowie,
której się nie chwycisz, nie złapiesz się, nie można się do niej przywiązać, nie można jej uznać, że jest twoja własna, dlatego nie można uznać siebie za oświeconą, za oświeconą osobę. Nie da się tego zrobić, jakby to jest niekonceptualne, to jest w bezpośrednim doświadczeniu, to jest tak, jakbyś próbował uznać jakikolwiek punkt we wszechświecie, który jest nieskończony i próbował uznać go, że to jest centrum wszechświata. Ale centrum wszechświata nie ma, bo on jest nieskończony. Więc nie da się, wiecie. Miałem powiedzieć, jak wrócić do medytacji. Jeżeli nie rozpoznajesz w sobie, może inaczej, jeżeli czujesz, że w danym momencie w życiu coś cię męczy, coś cię dręczy, nadal coś cię chwyta, w umyśle masz skonfliktowane myśli i emocje, wątpię, że jest cokolwiek na tym świecie innego, co rozwiąże twój problem, niż medytacja. Wątpię. Jeżeli to cię nie przekonuje, to nic tu po mnie. Dzięki serdeczne za uwagę. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka. Muszę się trochę rozkręcić. Naprawdę, gdy tak zagłębiam się w siebie i próbuję powiedzieć coś tak od siebie, nie? Nie, że jakaś teoria książkowa albo jakaś formułka, którą wy już znacie, bo ja zakładam, że wy czytacie jednak książki duchowe i teoria duchowa nie jest wam nieznana. To naprawdę dochodzę do wniosku, że takie samo badanie czy samo obserwacja to jest trochę tak, jakbyś stanął przed lustrem i doszedł do wniosku, że jesteś kosmitą, nie? Trochę tak, jakbyś uznał, że to ciało, te percepcje, te zmysły, to na co patrzysz, to jest nie wiadomo co. To jest zlepek atomów zbudowanych z energii, która pływa akurat tu i teraz. Akurat tutaj, nie? Akurat tu i teraz. Z jakiegoś powodu ty jesteś ty, a nie ktoś inny, nie? I nie ma żadnej odpowiedzi. Nic. Czasem się zastanawiam, jak ja mam robić warsztaty czy odosobnienia, nie? Kiedy po tych wszystkich latach ja naprawdę nie wiem, co ja mam ludziom mówić. Mam nadzieję, że moja książka lepiej to wyjaśni. Buźka.